A co tam? Ćwiczę sobie, robię babki, jestem eksperymentem. Pająków już nie mam, bo jednego zabiłem pod skórą. Z gardła gdzieś sobie poszedł. No mam nadzieję, że nie do płuc. A tego z żołądka pozbyłem się 24 maja. No i już, no nie wiem, czy nie wrócił czasem, bo wyrzuciłem go. Dobra, nie będę chrzanił. No, nie mogę dokładnie powiedzieć, jak to było, bo to zbyt nieprawdopodobne. Ale znalazł się za oknem, prawdopodobnie 24 maja. Samo okno zawsze otwarte. Dlatego kandydat przez 7 lat nie umiał tu kamery zainstalować. Ale nie, nie będziemy chrzanić. No więc tak, co tam, pytać się co u mnie? No nic, ta istota ospatająca moje gardło, która poza życiem antidotum też próbowała ze mnie wyjść, ale nie mogła, no bo nie ma jak, bo ona jest pod skórą i nie ma żadnego otworu, którym mogłaby wyjść, rozumiecie? I musiała przebić skórę, a tego nie potrafiła zrobić. No i jeszcze taka larwa we mnie chodzi, sonda, nie wiem co to jest, dosyć to jest powolne. No ostatnio, dobra, zabiłbym to, ale byłem zajęty zabijaniem tego pajączka. Ale o czymś innym mieliśmy rozmawiać. Moja wiadomość do cioci. Czy kto jest tam teraz moim opiekunem prawnym, bo nigdy nie zostałem poinformowany przez nikogo. Tylko się dowiaduję tego z plotek i nie wiem, czy te plotki są prawdziwe. Nikt mi nigdy nie powiedział, że zostałem pozbawiony osobowości prawnej, że ktoś został moim opiekunem prawnym, że zostały przeciw mnie podniesione jakieś zarzuty o szpiegostwo, o sfałszowanie wykształcenia, o posiadanie zdjęć erotycznych z dziećmi. O skłonności do takich rzeczy i co tam jeszcze było, bo nigdy nie mógł. Aha, i o bycie kosmitą. Tych zarzutów było tak dużo, bo jestem tak czystym, tak no nienagannym człowiekiem. Oprócz tego, że tam trochę, wiecie, no było, nieraz się coś zapaliło, co nie trzeba, czy tam, no, ale po prostu to moja wiadomość, ktokolwiek z moim opiekunem prawnym, to jest normalne w moim fachu. Każdemu szpiegowi, każdemu agentowi i każdemu truthseekerowi się podrzuca zdjęcia erotyczne, niewłaściwe, się podrzuca materiały świadczące o tym, że pracował dla jakiegoś państwa i się podrzuca narkotyki. Mi tylko narkotyków nie musieli podrzucać, za to rozrzucali je koło bloku. W moim fachu to jest normalne, w fachu truthseekera, tak samo jak w fachu agenta. Każdemu niezłomnemu, kto się nie dał przekupić, kto się nie dał zastraszyć. No ja po prostu czekałem latami, aż z tym do mnie przyjdą i się dziwiłem. Jeden rok minął, drugi, dziesiąty, siódmy, dziesiąty, a się okazało, że oni przyszli z tym do cioci. I moja gehenna, przez te tyle lat ja się dziwiłem, no czemu rząd mi nie pomógł. A się okazało, że ciocia się za mnie przyznała, nie chciała jej się przyjść. I moja gehenna, te pasożyty we mnie, to wszystko, to, że papież i Donald Trump nie mają za pedofila, bo ciocia skłamała, że ja się przyznałem, że mam takie skłonności. Ciocia się do wszystkiego przyznała, jak leci. Taki tchórz. Się walczy, się nawet jak się łamają dobrych hakerów i się człowiekowi nie uda obronić, to i tak wielu ludzi w człowieka wierzy. A ciocia powiedziała mojej rodzinie, moim przyjaciołom, że ze mną rozmawiała, że ja się przyznam do tych wszystkich świństw. Żygać mi się chce, więc przejdziemy teraz do innych tematów. Kochani, chciałem podziękować polskim służbom, bo bardzo długo hejtowałem polskie służby, kontrwywiad, wywiad, służby kosmiczne, a się okazało, że oni mi dużo bardziej pomogli, niż ja to rozumiałem. Oni uratowali mi życie, oni uratowali mi zdrowie. Oni uratowali mnie przed zostaniem niemieckim replikantem. No i oni uratowali mnie przed niemieckim burdelem dla gejów, bo ciocia się nawet jeszcze przyznawała za mnie, że jestem gejem, a nie jestem. Cholerna, nie. Cholerna szmata. I ten dyrektor, ten pedofil udający łowcę pedofilów, a tak naprawdę, no. No to jest zupełnie odwrotnie. On mi obiecał, że będę specjalnie traktowany i ciocia się zgodziła, bo powiedziała tak, jestem. Powiedziała, że ze mną rozmawiała, że się przyznałem, że jakobym był rosyjskim agentem, miał pedofilskie skłonności, sfałszował sobie wykształcenie, był kosmitą, nie, tego nie, bo stwierdzisz za dużo. I jeszcze się na końcu zgodziła, żeby mnie zamknąć w burdelu dla gejów, gdzie miałem być specjalnie traktowany, a chodziło o to, że miałem być zamknięty w klatce z psami, tego już cioci nie powiedzieli. Tak to wygląda, bo ciocia myślała, że jak ona jest bogata, ja jestem biedny,
to może tak sobie igrać z moim życiem, nic mi o tym nie powiedzieć przez wiele, wiele lat o tych zarzutach, za które była łaskawa się do mnie przy... do których była łaskawa się za mnie przyznać, popełniając krzywoprzysięstwo. No ale tak wygląda. Bogaci ludzie w naszym regionie wszyscy mniej więcej tyle samo sobą reprezentują. Także jeszcze raz chciałem podziękować polskim służbom i różnym osobom z mojego miasta zatrudnionym do ochraniania mnie, bo hejtowałem na ślepo. No ten generał też mógł być wprowadzony przez ciocię w błąd. No tak to jest, jak się kłamie, jak ktoś jest bogaty i kłamie, to jest jeszcze coś takiego jak hipnoza, jest coś takiego jak wykrywacz kłamstw i zapraszam ciocię na konfrontację. Ostateczny krach szpaciarstwa. Dziękuję.